2007 roku, kiedy powstawały ulice na osiedlu Cegielniana w Nidzicy, odzyskana masa bitumiczna pozwoliła na pokrycie asfaltem placu przy zespole szkół nr 3. Tak dzięki zaangażowaniu kilku osób oraz wsparciu sponsorów powstało w Nidzicy miasteczko ruchu drogowego. Sami uczniowie przyczynili się do powstania tego obiektu. Nasza szkoła, zespół szkół nr 3, od wielu lat uczestniczy w turniejach bezpieczeństwa w ruchu drogowym. To są turnieje dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych i zawsze bolączką tego turnieju było to, że dzieci nie miały gdzie startować i ćwiczyć jakichś zdrowych zachowań, jeżeli chodzi o miasteczko ruchu drogowego. Takie miasteczka były w innych województwach, natomiast nasze województwo takiego miasteczka nie miało. Tutaj zespół szkół odnosił sukcesy na szczeblu wojewódzkim, natomiast na krajowym już było gorzej, ze względu chociażby na to, że dzieci nie miały gdzie trenować. Po powstaniu miasteczka takie miejsce się znalazło i dzięki niemu młodzież oraz dzieci z Nidzicy mogły odnosić kolejne sukcesy w konkursach ruchu drogowego. Teraz miasteczko zostało zmodernizowane dzięki projektowi unijnemu pod nazwą SOL – Save Your Life, zrealizowanemu przez olsztyński WORD. Uczestniczymy w nim jako jeden z dwóch partnerów krajowych. Jest to program międzynarodowy, 7 krajów w tym bierze udział. Jeżeli chodzi o nas, to są kraje od Włoch, powiedzmy na północ, mniej więcej środkowoeuropejski obszar on reprezentuje. Miasteczko ruchu drogowego to doskonałe miejsce, gdzie najmłodsi uczestnicy ruchu drogowego mogą nauczyć się podstawowych zasad bezpieczeństwa. Tutaj każdy może pozwolić sobie na popełnienie kilku błędów, które zostaną szybko skorygowane przez koordynatora. W prawdziwym życiu tak może już nie być. To miasteczko ruchu drogowego pozwala na jakby zetknięcie w sposób się bezpośredni przed wyjazdem jeszcze na ten ruch drogowy dla wszystkich użytkowników ruchu drogowego pozwala na nabycie tych umiejętności praktycznych jazdy samej rowerem, ale również pozwala na jakby spięcie tej wiedzy teoretycznej z tą wiedzą praktyczną. To miasteczko toleruje wszelkie nieprawidłowości w ruchu ulicznym, natomiast jeżeli byśmy wyszli od razu na szerokie wody, niestety jest to ogromne zagrożenie i kto taką odpowiedzialność by miał wziąć? Nauczyciel prowadzący, instruktor, czy może ktoś inny? Miasteczko ruchu drogowego przy zespole szkół nr 3 pod okiem koordynatora pozwala dzieciom i młodzieży zdobyć ich pierwszy dokument uprawniający do poruszania się jednośladami po drogach. Zdobywanie tej wiedzy, tej teoretycznej i praktycznej też i tutaj na tym miasteczku ruchu drogowego Nie tylko pozwala na zdobycie karty rowerowej czy też motorowerowej, ale mi się wydaje, jest to dosyć dobre podłoże na dalsze lata, zdobywając wyższe jakieś tam uprawnienia w końcowym efekcie prawa jazdy. Ideą tworzenia miasteczek ruchu drogowego jest takie nauczenie najmłodszych zasad bezpieczeństwa, aby znaczący obszar wokół nich stał się miejscem, w którym nie dochodzi do wypadków czy kolizji.